Odor. Teraz opowiemy Wam, jak prawidłowo budować drużyny, ponieważ wrzucenie wszystkich swoich najpotężniejszych zawodników do drużyny nie sprawi, że ona będzie ona optymalna, ani że będzie za każdym razem wygrywała. A nawet może być to wręcz przeciwnie. Wyobraźcie sobie sytuację, że za logowanie się na przykład codziennie dostaliście karty typu Epic. Reszta waszych kart jest typu Rare, więc połączyliście tą kartę Epic z resztą Rare, co automatycznie wywindowało poziom waszego deku do Ultra Rare. No i spotykacie cały czas fioletowych gości, co mają tam po 300-350 statystyki. No i jeśli nawet wasza karta Epic wygra jeden mecz, to pozostałe przegracie. Także pogadamy dzisiaj o tym, jak prawidłowo zbudować drużynę pod Exhibition oraz pod eventy oparte na deku do Exhibition, czyli czterech mężczyzn i dwie kobiety. Tomek, na co zwracać uwagę, jak się buduje team? Na strzałki i na plusy i minusy. Dobra, jak te strzałki dobierać ze sobą? Ja wolę dobierać tak, że dwie są w lewo, a dwie w prawo, żeby był tak team. Okej, okay. Albo dwie do góry i dwie na dół. No. Także na początku wybieracie sobie. Bo budowanie drużyny to jest proces skomplikowany i trzeba uwzględnić wiele kryteriów. Jednym z tych kryteriów to są strzałki. Gdzieś tam na Tomek robi to, nie mieszacie nigdy zielonych, przepraszam, nie mieszacie nigdy niebieskich z żółtymi. Czyli albo macie strzałki w lewo-prawo, albo macie strzałki góra w dół, natomiast nie mieszacie ich między sobą. Nie dotyczy to może div, bo rzadko się zdarza tak team div, ale dobrą praktyką jest, no i ciężko mi też mieć dużo dobrych div, bo one są bardzo rzadkie. Natomiast jeśli Wam się uda zrobić taki tag team div, to będzie super, żeby miały dwie przeciwstawne strzałki. Natomiast mówimy na razie o mężczyznach. Nie mieszamy niebieskich z żółtymi. Wszyscy muszą być tego samego koloru. To jest pierwszy parametr, na co musicie sprawdzić. Tomek robi to w ten sposób, że daje dwie na lewo i dwie na prawo, jeśli chodzi o niebieskie. Natomiast gdzieś tam na forum wyczytałem bardzo fajny przewodnik, ale po prostu naprawdę bardzo fajny. I tamten twórca tego przewodnika sugerował, żeby dać jedną w lewo i trzy w prawo. Albo odwrotnie, jedną w prawo i trzy w lewo. Myślałem nad tym, powiem Wam, bardzo długo. I no, koncepcja Tomka jest ok, bardzo ok. No bo zdarza się, że dwa razy będzie tag team, więc dwa razy są bonusy. Koncepcja tamtego chłopa, no raz będzie tag team, a drugim razem oni przynajmniej będą sobie przeszkadzać. Nie jestem jeszcze przekonany, która z tych dwóch koncepcji jest lepsza. Tamten pisał wiele bardzo mądrych rzeczy. Być może ta jego koncepcja też ma sens i jest godna rozważenia. Natomiast definitywnie nie mierzamy niebieskich z żółtymi i zwracamy uwagi na strzałki. Dobra, teraz co dalej trzeba zwrócić uwagę, synu? Na kolory. No, ale co na kolory? Jaki jest kolor za zawodnikiem? Szary, fioletowy... Okej, czyli tu mówisz o stopniu rzadkości danej karty. Ale to... To poczekaj, do tego jeszcze przyjdziemy, ale jak mamy, załóżmy, masz dwóch strzałka w lewo, dwóch strzałka w prawo, to jeszcze jak dobierasz tych dwóch strzałka w lewo i dwóch strzałka w prawo? No ja mam w Exhibition, no, że tak jak u tamtego chłopa, bo Nesty... U tamtego chłopa. No. To Nesty, ten boy, to jest do teamu, teamu z Edge'em, więc... Nie będę do siebie pasować, więc muszę zabrać jakiegoś takiego, co będzie pasował do dwóch. Dobra, to ja Wam to wyjaśnię tak może bardziej już zwięzłym językiem, bo Tomek pewnie dobrze mówi, ale nie za bardzo mnie to jeszcze wyrazić. Robimy tak, mamy czterech gości, rachunek palcowy. I jeden ma strzałkę w drugą stronę. Tych trzech ma strzałkę w tą samą stronę, tak? Czyli mamy tutaj jednego na przykład w lewo i trzech mamy w prawo. Tego gościa robimy typowo, ale po prostu typowo pod tag team. Jego wszystkie cechy muszą być jak najbardziej wyrównane. Muszą być w zasadzie zbliżone do siebie, bardzo małe różnice. Czyli wszystkie tokeny, jakie mamy, wydajemy niezgodnie z tą tabelką, do której zaraz przejdę. Czyli na przykład na dwie albo na trzy najlepsze cechy. Tylko wyrównujemy jego wszystkie cechy przy pomocy tokenów w ten sposób, aby on miał wszystkie cechy na poziomie średnim, ale wszystkie były na tym samym mniej więcej z grubsza poziomie. Natomiast tych trzech gości, którzy mają strzałkę w drugą stronę niż tamten ma, robimy to w ten sposób, żeby jeden z nich był najsłabszy w powerze, a miał bardzo mocny toughness, charyzmę i speed. Drugi, żeby był najsłabszy w toughnessie, ale żeby miał mocną charyzmę, speed i power.
A trzeci, i to jest uwaga, musi być słaby w speedzie, natomiast musi mieć mocną charyzmę, power i toughness. Z tego wynika, że z tych trzech gości każdy z nich musi być mocny w charyzmie. Ani jeden nie może mieć najgorszą cechę charyzmy. Tak radzili to na forach, widocznie zrobili jakieś próbki, jak często są mecze na charyzmę i wyszło im, że mecze na charyzmę są o wiele częściej niż na inne współczynniki, dlatego każdy z tych trzech gości musi być mocny w charyzmie i każdy musi być z nich słaby w power, jeden w powerze, drugi w toughnessie, trzeci w speedzie. Chodzi o to, żeby optymalnie by jeszcze było, gdy na przykład jeden był mocarny w powerze, drugi był mocarny w toughnessie, a trzeci był na przykład mocarny w charyzmie, albo jakoś tam taka kombinacja, żebyście byli przygotowani na każdy możliwy typ meczu, że on wyskoczy na power, proszę, mamy gościa od poweru, mamy gościa na charyzmę, mamy gościa od charyzmy. Natomiast ten gość, który ma służyć do tag teamów, nie ma średnie statystyki, nie używacie go do niczego więcej oprócz tag teamów. Czyli jeżeli jest jakikolwiek solo mecz, bierzecie tą trójkę. Jeżeli wyskakuje tag team, dopiero wtedy używacie tego gościa, który ma strzałkę w drugą stronę i ma statystyki średnie, więc będzie pasował do każdego typu meczu. A ponieważ ma strzałkę właściwą z tamtymi, to będzie bonus plus 10%. I tak należy dobierać zawodników. Czyli uwzględniamy strzałki, w którą stronę, wszystkie mają być tego samego koloru. I tak dobieramy, żeby jeden był średni, a trzech było mocnych w jakimś aspekcie. I każdy z nich musi mieć przynajmniej dobrą charyzmę. Na trzecim miejscu, na drugim, ale na, broń Boże, nie na czwartym miejscu. Natomiast tak, jak... Którym gościom dawać dwa, bo tak troszeczkę mówię wam, jak technicznie upgrade'ować karty, natomiast jak przemyśleć, które karty mają mieć dwie najlepsze cechy, które mają mieć trzy najlepsze cechy, to pozwolicie, że wrócę z powrotem do tego arkusiku, który mam. To był tak i tak. Dobra. Jak już wspominałem w odcinku o ulepszaniu postaci, tu jest taka reguła, która liczy ile... O ile dana cecha danego zawodnika odchyla się od średniej wartości dla danego zawodnika. Jeśli mamy tutaj właśnie 388, 382, 37 czy 378, razem nam to daje 1521, to po podzieleniu to przez 4 obliczamy jeszcze... Tak, słucham. Czemu ty napisałeś tychy, a tam tychy? No się pomyliłem. Toughness. To obliczamy procentów, tylko Tomek, mam prośbę, jakbyś mi tak nie wchodził w połowę wyrazu, dobra? Po końcu zdania. Okej, więc obliczamy tutaj procentowo, o ile jest odchyłka. I jeżeli odchyłka, przypomnę, jest dowolna na plusie, albo większa od minus 2,5%, to wtedy tu jest zaznaczone na zielono. Czyli jedziemy już po przykładzie, Brock Lesnar, typowy siłacz, tak? Czyli ma potężny power. Zobaczcie, 8% aż odbiega od średniej wartości jego współczynników. Toughness też ma na plusie, plus 2-4%, ale już speed i charyzma ma mało, charyzma ma na przykład bardzo mało, więc tutaj się zakwalifikowały do tej formułki tylko dwie cechy, ponieważ tylko dwie z tych czterech cech są większe od minus 2,5%. Natomiast weźmy sobie na przykład Shawna Michaelsa. I u niego aż trzy cechy zakwalifikowały się do tej formułki, że są większe od minus 2,5%, dlatego u niego powinno się rozwijać 3. No dobra, ale w takim razie, których gości powinno się równoważyć, żeby byli typowymi taktimerami? No i na to nie znalazłem gotowej odpowiedzi, natomiast według wytycznych zrobiłem kolejną formułkę. Sprawdzałem tutaj mianowicie, jaka jest średnia rozbieżność od absolutnej odchyłki, tak? Czyli jeśli tu było minus 4,8, to traktowałem to jako 4,8 i sumowałem po prostu 5,1 plus 1,2 plus 4,8 plus 1,5 i dzieliłem to na 4. I średnia rozbieżność wyszła mi tutaj 3,1. Przy innych zawodnikach wyszła 3,3, na przykład tym wspomnianym Brocku Lesnarze, który jest typowym siłaczem. 15. Ma 5,2 tu na przykład ma odchyłkę, a jeśli chodzi o ultra rare'y, a jeżeli chodzi o rare'y, to właśnie trzeba sobie zrobić osobny wiersz dla Brocka Lesnara rare, osobnego dla ultra rare, osobnego dla super rare, bo te wartości się różnią. One nie są po prostu powiększone liniowo, tylko one są różne. Dlatego dla każdego typu zawodnika i każdego stopnia rzadkości trzeba sobie zrobić osobną. Więc rare ma rozbieżność aż 5,7, czyli o wiele większą. No dobrze, więc to jest pierwsze kryterium, które po przemyśleniach uważam, że powinno się brać, żeby te rozbieżności nie były zbyt duże, żeby nie trzeba było dużo tymi tokenami, bo mogłoby tych tokenów nam nie wystarczyć, żeby wyrównać te statystyki do takiego samego poziomu. Natomiast pomyślałem sobie, że jeszcze drugie, jakie jest maksymalne odchylenie, bo
To też myślę, że trzeba uwzględnić, bo jeżeli ktoś na przykład ma, no nie wiem, 8, o plus 8, plus 8, 0, 0, to z tego średnia będzie 4. A to za duże są odchyłki, te 8 i 8, żeby to nam pasowało. Więc tutaj jeszcze wyliczyłem, jaki jest największy odchył. Czyli tutaj w przypadku tego jest 4,2, bo rzeczywiście power na OMI jest 4,2. Tutaj jest 4,9, bo page ma 4,9. No i teraz dla tych rozbieżności pierwszych średniej rozbieżności ustaliłem prób kolorowania, zaraz wam powiem zresztą, żeby nie skłamać, ale wydaje mi się, formatowanie warunkowe, 3,2. Wziąłem to z głowy, czyli z niczego, ale od czego trzeba było zacząć. 3,2, co mi dało, że po kolorowanych mam w ten sposób 30 potencjalnych taktimerów na 85 kart. No to jest 1/3. Powiedzmy sobie. Można tutaj zmienić na 3,1. Na przykład tam część tych zawodników odpadnie, ale zaraz do tego dojdą. Natomiast tutaj przy tym maksymalnym odchyleniu formatowanie warunkowe dałem sobie na mniejsze od 5. Czyli żeby nikt nie miał żadnej cechy odbiegającej o więcej niż 5% od średniej. I teraz jeśli byśmy mieli dobierać tych taktimerów, to trzeba uwzględnić, żeby tutaj było zielono i tu było zielono. Zarówno średnia rozbieżność, jak i maksymalna rozbieżność, żeby była jak najmniejsza. No to mamy potencjalnie Naomi i Ewę z Div Super Rare, Paige z Div Rare. No i lecimy dalej. Kevin Owens. Kevin Owens, zobaczcie, bo tu mam taką grupę Dean Ambrose, Roman Reigns, Randy Orton, Ultimate Warrior i oni mają dość niskie, bo na poziomie 3,1 średniej rozbieżności, ale taki Kevin Owens ma 2,8, co jest rezultatem bardzo dobrym, bo spójrzmy, kto ma najmniej. Najmniej z tego, co tutaj na szybko widzę, to jest średnia rozbieżność na poziomie 2,7. 2,8 jest jeszcze. No ale najmniejsza wartość synu. Najmniejsza jest 2,7, czyli jeżeli przyjąć, że w takim razie najmniejsza jest 2,7, czyli taki Gostek na pewno się nadaje, bo ma najmniejszą możliwą rozbieżność, to jest na przykład Jimmy Uso. Ale w takim razie... tutaj jest. Tak, tak, ale w takim razie Jimmy Uso na pewno, tu jest 2,8, Kevin Owens też na pewno będzie takim dobrym taktimerem i tutaj mamy Cameron. Ale znowu patrzymy na kolejną, czyli maksymalną odchyłkę. Tutaj dla Cameron już jest większa, natomiast dla Kevina Owensa, zobaczcie, jest 4,2. Czy jest jakaś osoba, jakiś zawodnik, który ma mniejszą maksymalną odchyłkę od Kevina Owensa? Szukamy. 4,2. Nie ma. Więc skoro najmniejszą wartością, maksymalną odchyłką jest 4,2 i Kevin Owens się w to pasuje do tego, i tak samo Kevin Owens pasuje do średniej, najmniejszej średniej odchyłki, ma 2,8, a przy minimalnym 2,7, to Kevin Owens na pewno jest świetnym taktimerem. No tylko ból jest taki, że ja Kevina Owensa wtedy jeszcze nie zrobiłem sobie tych kolumn Q i R i nie wiedziałem, że jest takim świetnym taktimerem, więc go po prostu się pozbyłem, bo znałem, że mam lepsze karty. No więc jeżeli nie ma się tych optymalnych taktimerów jak Kevin Owens, to trzeba szukać troszeczkę gorszych, ale nadal się nadających. Czyli na przykład mamy Jimmy'ego Uso, 2,7, 4,4. Też niskie wartości. 4,3 by gdzieś było. No, było, ale to musi być jeszcze jeden warunek. Aha, tylko jeszcze spójrzmy na to z tej strony. Tu mamy posortowany od najlepszych zawodników w ramach danej rzadkości. Tu nam się w wierszu 18 Undertaker zaczyna Super Rare'y w przypadku mojej talii. I patrzymy od góry. Tutaj nie mamy żadnego dobrego taktimera. Czyli tych trzech to muszą być tytani, naprawdę najlepsi zawodnicy w danej klasie rzadkości. Natomiast nie widzę tutaj nigdzie żadnego dobrego taktimera. Najbliższy jest właśnie ten Kevin Owens. No i tutaj przechodzimy do sedna. Wracamy z powrotem do ulepszenia kart. Które karty ulepszać, a które kart nie ulepszać? Musicie mieć wizję swojej drużyny. Jak będziecie mieli rozpisane w ten sposób, to będziecie widzieli, którzy zawodnicy do siebie pasują. I od razu przykład. Tu Undertaker, mój najmocniejszy zawodnik, ma w lewo. Shawn Michaels w prawo. Kolejny z niebieskich jest J.D. Snake Roberts w lewo. Czyli ostatnim zawodnikiem, którego szukam, powinno być optymalnie w lewo. Jimmy Uso. I tylko, że Jimmy Uso jest dobrym taktimerem. On nie jest powerem zawodnikiem. Super by dla mnie było, gdybym znalazł drugiego Rocka. Bo w tym miał Undertaker w lewo, Rock w lewo, Jake the Snake Roberts w lewo i Shawn Michaels pełniący rolę taktimera. Spójrzmy na statystyki Shawna Michaelsa pod względem taktimowości. 3-4, czyli dosyć mało, ale już nie załapało się na tą moją
3-1 i drugie 5-0. No też jest jakaś odchyłka, ale od biedy by się nadawał na taktimera. Już nie masz tego Kevina Owensa? Nie mam, bo to był Rej. Ale poczekaj, od biedy by się nadawał na tego taktimera, bo no, trzeba grać takimi kartami, jakie się ma. No więc by się nadawał. Tylko że niestety, zanim wymyśliłem te Q i R i doczytałem tam jeszcze inne rzeczy, to już na Michaelsa po prostu wydałem mu tokeny na gracza nie taktimowego, tylko na zwykłego gracza, więc będę musiał po prostu kombinować. No i teraz musicie mieć wizję swojej drużyny, tą rozpiskę, żeby wiedzieć, jakich graczy potrzebujecie i optymalnie zupgrade'ować tylko tych graczy, których macie podwójnych i którzy pasują do wizji waszej drużyny. Nie opłaca się upgrade'ować graczy, których macie pojedynczych, za wyjątkiem tego pierwszego poziomu, o którym wspominałem, bo to tylko jeden komo na to idzie, bo to może być zmarnowany PD. Przykład. Rozegrałem już tam teraz w tej chwili, jak to wam opowiadam, około 1500 bitew i Romana Reignsa dostałem bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie dostałem Romana Reignsa, już w pierwszym czy drugim dniu grania. Nie masz 1500, 1300. A porażki doliczyłeś? Nie. No. Więc dzięki synu. Romana Reignsa mam już od 1500 z grubsza gier, może 1300 i cały czas mam jednego, nie mam drugiego, więc ja go rozwinąłem na początku, tych wszystkich tutaj, co tutaj widzicie, rozwinąłem na maksa, bo jeszcze nie wiedziałem, nie znałem tajników tej gry. Natomiast rozwijamy do maksa tylko te postacie, które mamy podwójne i które będziemy kombinować, żeby były perfect pro. No dobrze, i jeszcze kolejna rzecz, jak budować drużynę do exhibition. Trzeba uwzględnić kolejne aspekty. Na przykład, niekoniecznie zawsze musicie grać najsilniejszym składem. Bo to, co wam to da, że gracie najsilniejszym składem? To, że będziecie mieli większą szansę na wyciągnięcie jakieś tam większe karty po wygranym meczu, o bardziej rzadkie karty. Ale to niekoniecznie musi być dla was w danej chwili priorytetem. Na przykład, jeżeli macie dwóch graczy, macie już tam, gracie super rare'ami, ale nagle, pojedynczymi, ale nagle trafiła wam się świetna para, na przykład podwójny rock rare. Bardzo dobra karta. I chcielibyście go szybko zrobić mu kombajna. No to w takim razie trzeba sobie obniżyć celowo deka do poziomu rare, żeby wrzucić tych dwóch roków, żeby nabić im odpowiednią liczbę bitew, żeby można było ich skombinować. Bo jeśli nie obniżycie reszty kart, tylko będziecie mieć kilku mocnych i dwóch takich słabiutkich roków tam po 110, a wasze super rare będą miały tam około 200, to będziecie je częściej przegrywali. Więc czasami warto sobie obniżyć siłę deka po to, żeby wytrenować odpowiednich zawodników, żeby szybciej osiągnęli poziom do skombinowania ich. Dobrze mówię? Tak, tylko chciałem jeszcze coś powiedzieć. No, słucham cię. Na przykład jak gracie już na ultra rare'ach i nagle wam się trafi epicka, to jak już dacie tą epicką, to będziecie walczyli z mocniejszymi. Tak jest, bo każda karta podnosi wam siłę waszego deku, więc na przykład mam cztery karty ultra rare, ale nimi nie gram. Nie gram nimi, bo by mi za bardzo tam podnosiły. Wolę, o wiele mocniejsze są moje super rare'y pro, a tamty mi na razie nic nie wnoszą. Wydałem im tylko, wrzuciłem ich do King of the Ring, o którym jeszcze obiecuję, ale w końcu zrobię odcinek o King of the Ring, żeby nabić im odpowiednią liczbę bitew, bo to mnie w zasadzie nic nie kosztuje. Dałem im pierwszy poziom, bo też mnie to nic nie kosztuje i one sobie czekają. Stoją sobie na pierwszym poziomie moje cztery ultra rare'y i czekają, aż będę miał parę. Jak będę miał parę, dopiero wtedy obydwóch dźwignę do 15 poziomu i połączę. Ale już jeden będzie miał rozegraną odpowiednią liczbę bitew, żeby był gotowy, żeby potem mniej czasu tracić. To podsumuję, bo już wyłączymy to. Momencik. Podsumuję. Gramy albo niebieskimi, albo żółtymi, nigdy mieszanymi. Jeden ma mieć strzałkę w lewo, trzech ma mieć w prawo, albo odwrotnie, albo tak jak mówi Tomek, dwóch w lewo, dwóch w prawo. Przetestujcie. Tamtemu chłopu, znowu mówiąc słowo chłop, ale miał ksywę Immortal. Immortalowi mogę wierzyć mu, tylko jeszcze nie wiem, dlaczego mogę mu wierzyć, w sensie nie przemyślałem sobie, nie doszedłem do tych samych wniosków. Natomiast on ma o wiele większe doświadczenie ode mnie i jest dobrym graczem na podstawie tego poradnika, mogę to powiedzieć. Więc albo jeden w jedną stronę, trzech w drugą, albo po połowie. I
ten, który ma być taktimerem w przypadku podziału 1 na 3, ma mieć statystyki wyrównane, czyli wybieramy tokeny tak, żeby były wyrównane statystyki, a dobieramy gracza do taktimerów przez średnią odchyłkę od średniej i przez najmniejszą maksymalną odchyłkę od średniej, tam z tego arkusza kalkulacyjnego. Natomiast trzech pozostałych ma być mocnych w trzech cechach. W powerze, toughnessie i charyzmie na przykład, ale każdy z nich musi być jednocześnie mocny w charyzmie. Nie może być jeden najsłabszy w charyzmie, czyli jeden ma być najsłabszy w powerze, drugi ma być najsłabszy w toughnessie, trzeci ma być najsłabszy w speedzie. Co do div, no optymalnie jakby były dwie z przeciwnych kierunków, ale to wiem, że to jest trudne do spełnienia, więc po prostu no, dajecie divy takie, jakie macie, najmocniejsze, jakie macie i pamiętajcie, że mają być bardzo mocne divy, bo się na nie gra. I tam akurat w przypadku div, ponieważ nie potrzebujemy divy wyrównanej. Każdy inwestujemy w jej najmocniejsze dwie albo trzy cechy, które też wynikają z tego arkusza kalkulacyjnego. Wydaje mi się, że to na pierwszy raz chyba tyle wystarczy o budowaniu drużyny do Exhibition. Potem jeszcze Wam opowiem o budowaniu drużyny do pozostałych, do King of the Ring, do Road to Glory, do innych eventów. Ja ze swojej strony dziękuję. Synuś, masz coś do dodania? Nie, ale właśnie zapomniałem. Przepraszam, chyba zagadałem Tomka. Jak Tomkowi się przypomni, to dogramy jeszcze po skryptu. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć. Cześć. Przypomniało mi się, co jeszcze miałem Wam dodać. Dlaczego właśnie te podwójne karty skombinowane są takie ważne? Wyobraźcie sobie, że macie samą talię super rare'ów, wymaksowanych na 15 poziom. Po prostu pojechaliście wbrew temu, co mówiłem, bo co ja tam mogę wiedzieć, zdobyliście super rare'y, każdego dźwigliście na 15 poziom i stoicie. Suma waszego, znaczy siła waszego deku to jest super rare plus plus, czyli macie większą szansę na zdobycie super rare, ale to będzie kolejny super rare i na tym stoicie. Nie jesteście w stanie przeskoczyć z poziomu super rare na ultra rare. Natomiast gdybyście wymaksowali zwykłego rare'a, pociągnęli go potem jeszcze do 20 poziomu, czyli 15 plus 20 poziomów, żeby miał 35 poziomów, to wtedy już skacze Wam siła Waszego deku i jesteście w stanie wejść na poziom ultra rare. Ja teraz mam talię, która się nie ma ani jednego ultra rare'a, a mam siłę mojego deku na ultra rare. Dlatego właśnie kombinowanie postaci zawodników jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, bo w ten sposób możecie łatwo przeskoczyć na wyższy tier. To już chyba tyle. Oczywiście jest skleroza, stary jestem. Karty supportów. Możliwe są trzy rodzaje kart supportów. Dające bonus do całego deka, dające bonus dla naszego zawodnika, albo obniżający bonus przeciwnikowi. Do Exhibition najlepiej stosować karty dające bonus dla nas. Bo dla całego deka to są, mają najmniejszy bonus, więc są mało przydatne akurat do Exhibition. Używam te, które obniżają przeciwnikowi, są niby podobne do tych, którzy powiększają nam, ale jeśli by akurat doszło do tag teamu, to wtedy nam się powiększą statystyki obydwu, a potem jeszcze dojdzie do tego 10%, czyli karty dające bonus dla nas dają nam większy bonus Exhibition niż te, które obniżają przeciwnikowi statystyki. I dobieramy karty supportów takie, które uzupełniają nasze najsłabsze cechy. Jeżeli na przykład nie mamy tych trzech zawodników, jeden jest mocarny w powerze, drugi w toughnessie, a trzeci w charyzmie, to wtedy dajemy sobie support do speeda, największy jaki tylko możemy dać. I drugi do drugiej cechy, w której też jesteśmy słabsi. To już na pewno już tyle. Na dziś.